Mamy zaszczyt przedstawić Państwu wybitnego specjalistę z dziedziny hematologii, onkologii klinicznej i zdrowia publicznego. Współtwórcę i wieloletniego dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, zrzeszającego obecnie 7 klinik, 7 zakładów naukowych i samodzielne pracownie, gdzie corocznie leczy się stacjonarnie około 12 tysięcy chorych. Członka Krajowej Rady do Spraw Onkologii, Rady Krajowej do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, założyciela i wiceprezesa Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członka zarządu Polskiej Grupy do Spraw Białaczek u Dorosłych. Przez wiele lat związanego z Kliniką Hematologii oraz z Instytutem Medycyny Wewnętrznej Łódzkiej Uczelni Medycznej. Autora kilkuset prac naukowych i rozdziałów do podręczników z zakresu hematologii, onkologii klinicznej i zdrowia publicznego. Założyciela i redaktora naczelnego naukowego czasopisma Hematologia. Członka międzynarodowych organizacji naukowych, między innymi Rady Naukowej Advances in Clinical and Experimental Medicine, Rady Naukowej Journal of Clinical Oncology, wyróżnionego za działalność naukową oraz za wybitne osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne wieloma nagrodami i odznaczeniami międzynarodowymi, w tym Nagrodą Indywidualną Ministra Zdrowia pierwszego stopnia, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Honoris Causa Educationis Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Medalem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Moje zadanie będzie przede wszystkim powiedzieć Państwu o tym, co nowego dzieje się w hematologii i w onkologii, bo również i przez kilka lat, będąc dyrektorem Instytutu Hematologii, pełniłem funkcję dyrektora Centrum Onkologii w Warszawie, a przecież historia tego instytutu jest nieprawdopodobna. Proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj jest wyświetlony logo National Cancer Institute, czyli instytucji najważniejszej dotyczącej leczenia nowotworów, diagnozowania i prowadzenia badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych, i ten instytut powstał specjalnym dekretem prezydenta Stanów Zjednoczonych w roku 1938, a prekursor Centrum Onkologii w Warszawie, czyli Instytut Radowy, założony z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie, powstał 3 lata wcześniej, w roku 1935, i do dzisiaj funkcjonuje i jest najważniejszą placówką onkologiczną w tym kraju, która narzuca standardy postępowania diagnostycznego i leczniczego. I miałem ten zaszczyt przez prawie 4 lata również jej kierować tą placówką. Stąd moje zainteresowania w ostatnich latach nie dotyczą tylko i wyłącznie hematologii, ale szeroko rozumianej onkologii, w tym nowotworów narządów litych. Szanowni Państwo, tutaj jest taka sentencja przetłumaczona z języka angielskiego na język polski, która znajduje się na oficjalnej stronie National Cancer Institute. Wiedza naukowa osiąga najwyższą wartość i najważniejszy cel, gdy jest wykorzystywana do poprawy ludzkiego zdrowia. To być może jest banalne stwierdzenie, ale w warunkach polskich jest szczególnie istotne, ale nie tylko, bowiem miałem okazję przyglądać się różnym laboratoriom na świecie w różnych krajach i muszę powiedzieć, że w wielu przypadkach około 70-75% aktywności naukowej to jest wiedza teoretyczna, która oczywiście daje możliwość poznania mechanizmów powstania nowotworów, działania leków, ale specjalnie sprawy nie posuwa do przodu i właściwie najważniejsza dla nas jest taka wiedza praktyczna, która z tych doniesień teoretycznych jest w stanie przyczynić się do zmiany postępowania diagnostycznego i leczniczego i przyczynić się do poprawy zdrowia. Problem polega tylko na tym, że zaadoptować nową ideę, czy też diagnostyczną, czy leczniczą, jest niezwykle trudne i czasami zabiera to bardzo wiele czasu. Odnosi się to przede wszystkim do leków, które wymagają szczegółowych badań przedklinicznych, a potem jeszcze wieloletnich, bardzo drogich badań klinicznych. I szanowni Państwo, okazuje się, że szcząstek, które są wstępnie brane pod uwagę jako przyszłe leki, tylko około 5% faktycznie znajduje jakieś miejsce swoje później w praktyce klinicznej. A my czasu specjalnie nie mamy na to, aby go trwonić, tracić. Proszę pamiętać o tym, że nowotwory to jest główny zabójca wśród współczesnych społeczeństw. To jest druga przyczyna zgonów po
w sprawach, po wszystkich chorobach kardiologicznych. I proszę zwrócić uwagę, że ten profil zachorowania u kobiet i u mężczyzn jest stosunkowo podobny, oczywiście z wyłączeniem pierwszego najczęstszego nowotworu u kobiet, jest to rak piersi, to jest prawie 30% zachorowań, a u mężczyzn rak prostaty też około 30%. Na drugim miejscu są to nowotwory płuc, na trzecim przewód pokarmowy. I ta lista trzech, czterech nowotworów to jest ponad 50% zachorowalności i umieralności. Pozostałe nowotwory są rzadsze. I czym jest właściwie nowotwór? To też warto zasygnalizować jedną najważniejszą sprawę. To nie jest tak, że przez przypadek jakaś osoba, co dziesiąta osoba w społeczeństwie zachoruje na nowotwór. Muszę Państwu powiedzieć, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością każdy z nas na tej sali ma krążące komórki nowotworowe. Problem polega na tym, że u jednych ten nowotwór rozwija się dalej i daje objawy, wymaga leczenia, a u innych układ immunologiczny gospodarza potrafi sobie z tym poradzić. To jest niesamowite. To nie jest tak, że nie jesteśmy dotknięci tą chorobą. Potencjalnie każdy z nas jest nosicielem jakiejś nieprawidłowej komórki, która może być przyczyną powstania nowotworów. I mniej przejmujemy się tymi łagodnymi nowotworami, które oprócz tego, że niszczą tkankę prawidłową, poprzez na przykład ucisk, to jednak nie dokonuje się destrukcja miejscowa, a zwłaszcza nie tworzą się przerzuty odległe. Zupełnie inaczej jest w większości nowotworów złośliwych, kiedy nie tylko dochodzi do uszkodzenia tkanki, w której nowotwór powstaje, ale niestety na skutek progresji, transformacji nowotworu dochodzi do przerzutów odległych, które niestety prowadzą w ciągu dość krótkiego czasu, to wszystko oczywiście zależy od rodzaju nowotworu, do deterioracji układu immunologicznego, całego organizmu i śmierci. I to nie jest tak, że nowotwór powstaje z niczego i za 5 czy 10 dni mamy chorobę, która objawia się nam klinicznie. Są oczywiście bardzo agresywnie przebiegające nowotwory, ale dzisiaj raczej o nich nie będziemy mówić. Do nich należą między innymi białaczki, gdzie faktycznie przyrost komórek nowotworowych może być mierzony w, no, nie chcę powiedzieć w kilogramach, ale już w ułamkach kilogramów na pewno w ciągu dnia, ale większość nowotworów przebiega w sposób bardzo powolny na szczęście i proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie jest taki obszar, który nazwałem podatnością. To, o czym powiedziałem na początku, że każdy z nas jest potencjalnie nosicielem komórek nieprawidłowych, ale tylko u niektórych z nas rozwija się ten nowotwór, na szczęście u niektórych, wynika między innymi z predyspozycji genetycznych, ale co jest bardzo istotne również z warunków środowiskowych. I niewątpliwie najważniejszym takim elementem jest dieta i konsekwencje tego, w jaki sposób się człowiek odżywia, jak wygląda, jaką aktywność fizyczną prowadzi. Następnie jest kolejny punkt krytyczny, to jest inicjacja. Musi nastąpić w komórce, potencjalnej komórce nowotworowej, jakieś zdarzenie genetyczne, mówimy o tak zwanych driver mutation, czyli taka kierunkowa mutacja, która z komórki łagodnej staje się komórką złośliwą. Później jest okres przyrastania tych komórek, ale one wykazują niestabilność genetyczną, zaczynają mutować. Mówimy o transformacji. Dołączają się dodatkowe mutacje. Oprócz mutacji kierunkowych są inne, które powodują, że nowotwór ewoluuje. Wtedy zaczynają się pojawiać objawy. I jeśli układ odpornościowy nie jest w stanie zwalczyć, sam uporać się z tą sprawą, to niestety mamy cały obszar pod leczeniem, który klinicznie ujawnia nam się u pacjenta i wymaga leczenia. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Niestety nie widać, jak pokazuję tym kursorem, ale proszę sobie wyobrazić, że pod tą czerwoną linią możemy narysować taką opadającą albo wznoszącą się, ale tylko leciutko. Dlaczego taka linia powinna się jeszcze pojawić? Naszym zadaniem dzisiaj onkologów nie jest w każdym przypadku uzyskanie wyleczenia całkowitego, tylko zamiany tej krzywej na krzywą łagodnie wznoszącą się, albo opadającą, albo poziomo idącą, mającą tak zwane plateau. Czyli krótko mówiąc, żeby z choroby agresywnej stworzyć chorobę
przewlekłą. I sukces onkologii w ostatnich latach polega nie tylko na tym, że większość nowotworów możemy dzisiaj wyleczyć, zwłaszcza jak są w ograniczonym stadium zaawansowania, ale zamienić naturalny przebieg choroby z tego agresywnego na przewlekły. Czyli wiele nowotworów z chorób ostrych staje się chorobami przewlekłymi i to jest też ogromny profit dla pacjenta, bo dzisiaj większość nowotworów skraca przewidywalny czas przeżycia w stosunku do zdrowej populacji, a okazuje się, że z chorobą nowotworową bezobjawowo przez wpływ odpowiedniego leczenia możemy żyć tak samo długo jak populacja zdrowa i to jest między innymi naszym celem. Jest bardzo wiele czynników, które mogą prowadzić do zainicjowania, a później do transformacji nowotworowej i takimi najczęstszymi wymienianymi są właśnie wirusy, bakterie, działanie toksycznych związków chemicznych, promieniowania jonizującego, w końcu są też inne przyczyny, ale w około 30-40% w ogóle nie wiemy, dlaczego nowotwór się pojawił. Ale to, co jest istotne, że bez względu na mechanizm działający z zewnątrz, uszkadzający, czy są to związki chemiczne, czy też wirusy, czy działanie promieniowania jonizującego, co jest osobno omówione, ale nie jest moim celem, żeby to szczegółowo tłumaczyć, to że generalnie rzecz biorąc, każdy z tych czynników na swój sposób powoduje uszkodzenie układu genetycznego komórki, czyli wprowadza mutacje lub zmiany epigenetyczne, czyli zmianę ekspresji genów, pomimo tego, że mutacja nie jest wprowadzona, albo po prostu powstaje mutacja, a zmiany epigenetyczne następują wtórnie. I w związku z tym są również i różne metody leczenia. Proszę tą wylistowaną ich, tu jest niestety troszeczkę rzeczy mi umknęło albo w trakcie obróbki. W każdym bądź razie nie tylko stosujemy radioterapię, nie tylko immunoterapię, nie tylko leczenie hormonalne, ale podstawą leczenia większości nowotworów litych są zabiegi operacyjne i chemioterapia. I tego niestety tutaj nie ma. Później radioterapia, immunoterapia, leczenie hormonalne, transplantacja szpiku. Proszę zwrócić uwagę, te metody stosowane są najczęściej komplementarnie w różnych kolejnościach, aby skutek leczenia był jak najlepszy. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na tą pozycję immunoterapia. W tym roku dwóch naukowców otrzymało Nagrodę Nobla za opracowanie nowej metody immunologicznej poprzez wzbudzanie własnego układu immunologicznego do walki z nowotworem. Niewątpliwie immunoterapia w ostatniej dekadzie przyczyniła się do poprawy uzyskiwania wyleczalności i zmniejszenia śmiertelności u ludzi na większość nowotworów. To jest niewątpliwie krok milowy, który został rozpoczęty kilkanaście lat temu, w praktyce klinicznej wszedł od dekady i dzisiaj możemy obserwować skutki tego dobrodziejstwa, jakim jest immunoterapia. Tym bardziej, że jak Państwo zobaczą jeszcze, standardowe metody leczenia to niestety bardzo często powikłania. To jest nie tylko utrata włosów, ale są powikłania, ciężkie powikłania narządowe, w tym również i osłabienie odporności. Natomiast immunoterapia w dużej mierze nie jest powodem powstawania takich skutków ubocznych z dwóch powodów. Dlatego, że wykorzystuje do walki przede wszystkim własny układ immunologiczny, który jest ukierunkowany przede wszystkim na komórki nowotworowe, a w mniejszym stopniu na komórki prawidłowe, zwłaszcza innych narządów ważnych dla życia, na przykład ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek, ale także i szpiku. I zadaniem działań immunostymulujących czy modulujących jest przekierowanie układu immunologicznego gospodarza w taki sposób, aby walka z nowotworem tych komórek immunologicznych osoby chorej była ukierunkowana przede wszystkim na nowotwór. Bo to nie jest tak, że chory jest pozbawiony układu immunologicznego, ale badania ostatnich lat pokazały, że ten układ immunologiczny jest nieefektywny. Te komórki tam są, ale niestety działają w sposób nieskuteczny. I zadaniem immunoterapii, i między innymi za to otrzymali naukowcy w tym roku Nagrodę Nobla, jest takie przekierowanie własnych komórek immunologicznych, aby zaczęły one efektywniej zwalczać komórkę nowotworową. To jest przykład jednego z preparatów o działaniu immunologicznym, który właściwie
zmienił oblicze chorych z zaawansowaną postacią Czerniaka, ale też niektórych chłoniaków, w tym chłoniaka Hodgkina. Proszę zwrócić uwagę, jak skomplikowana jest kaskada różnych powiązań komórkowych i współpracujących ze sobą komórek, które są zaangażowane w proces destrukcji komórki nowotworowej. To się dzieje na początku przynajmniej. To całe pole po prawej stronie i w środku przejaśnienie to jest zespół komórek, które walczą z tą jedną czarną owcą, która jest niewidoczna niestety, ale być może Państwo ją widzicie, ja nie mogę jej wskazać kursorem. One naciekają te komórki, ale niestety są nieefektywne, aby do końca je usunąć z ustroju. Jeśli z taką sytuacją mamy do czynienia, to niestety komórki te zaczynają odstępować od nowotworu. Komórki nowotworowe zaczynają się w miejscu mnożyć, powstaje guz. Niestety, jeśli dalej sytuacja jest nieopanowana, te komórki wychodzą dalej, naciekając sąsiednie tkanki i dając odległe przerzuty. Dlatego potrzebne są niewątpliwie bardziej globalne strategie immunomodulujące, które w sposób bardziej efektywny i wielokierunkowy będą uruchamiały różne mechanizmy komórkowe, aby były bardziej efektywne w stosunku do komórki nowotworowej. I takimi strategiami są przede wszystkim produkty. Mogą być to produkty naturalne albo również produkowane w sposób sztuczny w laboratoriach, które w pierwszej kolejności będą starały się zahamować procesy mutacyjne powstające w komórkach nowotworowych. Następnie takie, które będą modyfikować nam aktywność onkogenów lub antyonkogenów. Onkogeny są to geny, produkty których napędzają proces nowotworowy, ale na szczęście w ustroju są również antyonkogeny, czyli takie geny, które są odpowiedzialne za produkcję białek hamujących powstawanie nowotworów. I w końcu takie preparaty, które będą miały oprócz tych dwóch mechanizmów jeszcze działanie immunostymulujące, immunomodulujące, które przekierują aktywność komórek prawidłowych odpowiadających na nowotwór na bardziej efektywną walkę z tym nowotworem. I od kilku lat ze szczególnym zainteresowaniem podaję dzisiaj Państwu, ale również i wcześniej to robiłem, produkt, który jest produktem naturalnym, nazywa się lunazyna, która otrzymywana jest z soi i produkt ten znany już od dawna i dobrze Państwo również wiecie, że soja jest zdrowym produktem naturalnym. Ludzie pijąc nawet mleko sojowe czy w innej postaci nie uświadamiają sobie, jak bogatą jest ta roślina w różne białka, w tym również o działaniu immunomodulującym. Lunazyna, proszę zwrócić uwagę, przede wszystkim poprzez bezpośrednią aktywację tzw. układu kaspazy powoduje apoptozę komórek nowotworowych. To jest pierwszy i zasadniczy mechanizm jej działania. Ale również poprzez działanie za pośrednictwem białka trombospondyny hamuje powstawania nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza nowotworowego. A jak guz nowotworowy nie ma naczyń, to nie ma tlenu, nie ma środków odżywczych do tego, żeby następowała jego progresja. W końcu lunazyna ma również działanie hamujące na powstawanie białek antyapoptotycznych. Czyli niewątpliwie jest czynnikiem, który bezpośrednio ingeruje w procesy śmierci komórek, przede wszystkim tych, które są nieprawidłowe. Badania ostatnich lat rozłożyły jeszcze działania lunazyny na czynniki pierwsze, na czynniki komórkowe. I proszę zwrócić uwagę, udokumentowano między innymi to, że lunazyna inhibuje, hamuje bardzo wiele onkogenów w komórkach nowotworowych, czyli takich genów, które są odpowiedzialne za produkcję białek napędzających transformację nowotworową i zwiększające ich zdolność metastatyczną przerzutową. Do tych białek należy przede wszystkim czynnik transkrypcyjny NF-kappa-beta, ale również wszystkie inne te wymienione tutaj na tym przeźroczu na czerwono. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że lunazyna oprócz tego, że ma działanie hamujące aktywność onkogenów, to pobudza geny w mechanizmach epigenetycznych, które mają działanie hamujące na powstawanie nowotworów, a w wielu nowotworach te geny są defektywnie wyłączone. I do takich przykładów najważniejszych należy przede wszystkim gen P53 oraz gen retinoblastoma. Czyli mamy działanie
naturalnego preparatu z dwóch stron. Z jednej strony zabija komórki bezpośrednio, aktywuje nam antyonkogeny i hamuje działalność onkogenów. Nie ma takiego leku produkowanego sztucznie w laboratoriach, który miałby tak szerokie spektrum swojego działania przeciwnowotworowego. Ja nie chciałbym wchodzić w tematykę mojego następcy, pana doktora Filipa Porzucka, który dokładnie opowie Państwu o mechanizmach działania, tylko chciałbym Państwu na tym ostatnim przeźroczu, nie będzie wniosków z mojego wystąpienia, bo kontynuacją mojego wystąpienia będzie następny wykład, jest specyficzna budowa tego białka. Proszę zwrócić uwagę, że to jest w sumie proste białko, ma tylko 43 aminokwasy. Mało tego, pierwsze 22 nie wiadomo, jaką funkcję pełnią, chyba że pan doktor Filip nam wyjaśni, bo już może coś więcej wie na ten temat. Ale kluczowe jest to, co się dzieje z tymi następnymi aminokwasami. Otóż sekwencja trzech powoduje, umożliwia wprowadzenie aktywne lunazyny do komórki. To jest też niesamowite, bo wiele leków ma właśnie z tym problem. Albo jest to dyfuzja, albo jest to działanie jakichś pomp prostych, ale tu jest specjalna sekwencja trzech aminokwasów, które kotwiczą to białko na powierzchni komórki nowotworowej i powodują internalizację. Mało tego, jest sekwencja kolejnych po kilkanaście aminokwasów, które powodują, że oprócz tego, że białko wejdzie do komórki, to jeszcze aktywnie wchodzi do jądra i wiąże się z materiałem genetycznym. I to, co Państwu wcześniej pokazałem, mechanizm wielokierunkowy działania przeciwnowotworowego i immunomodulującego lunazyny wynika przede wszystkim z tego, że poprzez swoją specyfikę jest w stanie aktywnie wejść do komórki, do jądra, związać się z materiałem genetycznym i komórkę nowotworową nam niszczyć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Panie profesorze, nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jakie piękne. Profesor Krzysztof Wazocha. Dziękuję też. Dziękuję Państwu bardzo.